Witajcie. Jakiś czas temu miałam rozmowę z powiedzmy znajomym, który dowiedział się, że jestem korwinistą. Próbując mnie odwieść od moich poglądów, zaczął wymieniać te typowe oskarżenia w stronę korwina i rzucił taki dość popularny temat, że korwin chce odebrać prawa wyborcze kobietom. I to właśnie powinno mnie jako kobietę zniechęcić do korwina. Uwielbiam, jak mówi mi to zwłaszcza mężczyzna, bo Moja odpowiedź jest wtedy zawsze taka sama: robię taką zdziwioną minę i mówię niewinnie, ale Korwin tobie też chce odebrać prawa wyborcze, bo on jest monarchistą. Zawsze dla mnie zabawna jest wtedy reakcja mojego rozmówcy. W gruncie rzeczy, to, że Korwin jest monarchistą, w pewien sposób zamyka ten temat, ale dodam jeszcze kilka słów odnośnie tych praw wyborczych. Jeśli chodzi o źródło, to w opisie filmiku znajdziecie link do wypowiedzi, gdzie sam Korwin mówi, że i tutaj zacytuję: Czy kobiety powinny mieć prawa wyborcze? Nie. Również większość mężczyzn nie powinna mieć praw wyborczych. Co jest jednak podstawą tego zdania o prawach wyborczych kobiet? Zobaczmy na rozłożenie głosów w wyborach parlamentarnych z 2015 roku. Wtedy na partię Korwin, która startowała sama pod swoim szyldem, zagłosowało ponad 7% mężczyzn oraz 2,8% kobiet. W kolei w ostatnich wyborach parlamentarnych z 2019 roku, jak widzicie prawie 95% kobiet zagłosowało na partie socjalistyczne Lewicowe, a w przypadku mężczyzn było to mniej, czyli. No prawie 90%. A więc na konfederację, która, której częścią jest teraz partia Korwin, zagłosowało ponad dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet. Gdyby więc głosowali tylko mężczyźni, konfederacja zdobyłaby 9% głosów, a nie 6,8%. Myślę, że dałoby to nam wtedy więcej niż 15 posłów, a więc mielibyśmy klub, a nie jak obecnie koło w Sejmie, a co za tym idzie, dałoby to nam większe możliwości jako, jako klub. Czym więc jest w pewien sposób to odebranie kobietom czynnego prawa wyborczego? Jest to pewnego rodzaju strategia polityczna, i patrząc na liczby, wygląda na to, że ta strategia by zadziałała. Jak to zresztą mówi Korwin, dla niego ważniejsi są wyborcy mężczyźni niż wyborcy kobiety, i do nich, do tych mężczyzn przede wszystkim się zwraca. Bo jak widać, zresztą więcej mężczyzn ma poglądy wolnościowe. To jest w takim razie. Przede wszystkim elektorat, grupa docelowa Korwina. I stąd też wiele tekstów Korwina jest bardziej w cudzysłowie, tak to nazwijmy, męskich. Mnie osobiście też bawi właśnie to, że przeciwnicy Korwina myślą, że mnie jako kobietę powinny odstraszać takie teksty, tylko że właśnie jako kobieta powinnam popierać tych polityków, którzy. Pod kobiety mówią piękne słówka i wychwalają kobiety pod niebiosa, tak jak to robią partie lewicowe. No nie, ja po prostu wolę zrobić zimną kalkulację, co jest ważniejsze niż to, żeby ktoś z polityków mi prawił komplementy i mówił, o jakie to kobiety są świetne. Zresztą sama, gdy patrzę na te liczby z rozłożeniem głosów ze względu na płeć, czy też rozmawiam z niektórymi kobietami o polityce... Bo niestety nie zdarza się to często, gdyż no, kobiety na ogół nie interesują się polityką i też nawet nie chcą specjalnie rozmawiać na ten temat. To przyznam się Wam szczerze, że po takich rozmowach to sama odebrałabym te prawa wyborcze kobietom, poświęcając swoje właśnie dla tych kilku posłów więcej i po to, aby doprowadzić do, do zmiany. Na marginesie przypomnę, że Korwin zawsze mówi o czynnym prawie wyborczym czyli o możliwości głosowania. Nie odbierałby kobietom w żadnym razie biernego prawa wyborczego, czyli możliwości kandydowania, a więc kobiety jak najbardziej mogłyby być u władzy. Dla mnie jako wolnościowca ważne jest, aby doprowadzić do tego, by w Polsce było państwo minimalne. Więc jeśli warunkiem tego miałyby być moje czynne prawa wyborcze, to by mnie oddała. Dlaczego? No to jest właśnie polityka, na tym to działa. Polityka to nie jest podejmowanie łatwych decyzji i nic w polityce nie jest czarno-białe. Jednak obawiam się, że w obecnym systemie demokratycznym, gdzie rządzi większość, jest praktycznie niemożliwe w sposób demokratyczny doprowadzić do utworzenia państwa wolnościowego. Tym bardziej, że Korwin też, też o tym mówi, właśnie kobiety na ogół. Bardziej chcą państwa opiekuńczego, czyli czegoś przeciwnego do państwa minimalnego. Tak więc, zresztą, samo odebranie kobietom tego prawa wyborczego, coś by zmieniło, ale myślę, że nie aż tyle, bo większość mężczyzn również głosuje socjalistycznie. Więc jest to jakiś pomysł, ale nie ratuje nas całkowicie przed socjalizmem. Istnieje jednak obawa wśród kobiet, która też nie jest pozbawiona pewnych podstaw. Kobiety, na myśl o oddaniu swoich praw wyborczych, obawiają się, że doprowadzi to do ucisku kobiet. Czyli, prawda, mężczyźni przejmują całkowicie władzę i odpowiednimi ustawami uzależniają kobiety od mężczyzn coś na zasadzie, jak było kiedyś że kobiety praktycznie nie mogły powiedzmy nic nie mogły pracować były tam zależne od męskiego członka rodziny czy opiekuna. Ale dlaczego istnieje ta obawa? Bo żyjemy w takim państwie, w którym państwo właśnie wpływa na coraz to więcej aspektów życia człowieka. Państwo może ustawą kierować Twoim życiem. Co więcej, już nawet doszliśmy do tego, że ludzie zaczynają się domagać, by na przykład nawet w pewnych kwestiach łóżkowych, Państwo to regulowało na zasadzie, no, kto z kim sypia, to jak Państwo ma do takich czy innych relacji się odnosić. Mam tutaj na myśli małżeństwo i związki partnerskie. A więc ludzie przyzwyczaili się do takiego systemu, gdzie Państwo nas kontroluje i nas prowadzi. Jeśli jednak zmienimy system, czyli wprowadzimy inne realia, w których Państwo nie będzie ci dyktować ze względu na płeć czy tam inną cechę, co możesz robić. A więc wprowadzamy system wolnościowy, to wtedy nie mają tak naprawdę wielkiego znaczenia te prawa wyborcze i znika obawa, że mężczyźni nas nie wolą, i wtedy tak naprawdę zmienia się całkowicie gra. No właśnie, gry. Pomyślmy o analogii. Załóżmy, że wolny rynek to gra w monopolii. Więc gdy mówimy ludziom o pewnych częściach tej naszej gry, o pewnych zasadach, jak na przykład rzucanie kostką. To ludzie, którzy mają w głowach obecny schemat, obecny system, który powiedzmy byłby jak warcaby, to rzeczywiście patrzą na wolnościowców co najmniej dziwnie, żeby nie użyć mocniejszych słów, bo widzą tylko grę w warcaby i nie wyobrażają sobie czegoś, in, czegoś innego, albo jak rozwiązania z Monopoli miałoby poprawić grę w warcaby. Bo rzeczywiście nasze rozwiązania wolnościowe wtedy nie trafiają do grających warca, warcaby, bo tkwią oni w socjalistycznym schemacie. I te nasze rozwiązania wolnościowe zaburzają yy, schemat socjalistyczny, a nie chodzi o to, by poprawić grę w warcaby. Przestańmy poprawiać tylko części, niedziałające zasady w obecnej grze. Zmieńmy grę, a wtedy zmienia się wszystko.